Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym wtorkowym śniadaniu z RODO. Tak jak obiecałem, ostatnio dzisiaj odpowiadać będę na krótkie, pojedyncze pytania, które otrzymaliśmy na punkt kontaktowy oraz na pytania, które były bezpośrednio przesyłane na adres poczty elektronicznej. Pierwsze pytanie. Czy można korzystać z poczty Gmail, WP, Onet? Czyli tak naprawdę czy można korzystać z darmowych skrzynek poczty elektronicznej? I oczywiście odpowiedź jest prosta, jak najbardziej można korzystać z prywatnych skrzynek poczty elektronicznej, ale tylko i wyłącznie do celów prywatnych. Pamiętajmy o tym, że korzystając z poczty elektronicznej w ramach prowadzonej przez siebie działalności, w ramach wykonywanych przez siebie zadań czy obowiązków służbowych, dla nas najważniejsze jest zachowanie bezpieczeństwa danych, które będą ewentualnie przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Darmowe skrzynki poczty elektronicznej, które właśnie udostępniają takie wielkie firmy jak WP, Onet czy Google w postaci usługi Gmail, są to jak najbardziej bezpieczne skrzynki z punktu widzenia informatycznego. Jednak nie jesteśmy w stanie jako administratorzy danych zawrzeć skutecznie umowy powierzenia przetwarzania danych z tymi podmiotami, które świadczą nam usługę tej poczty elektronicznej. A pamiętajmy o tym, że artykuł 29 w związku z artykułem 32 ust. 4 mówią o tym, że podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe na polecenie administratora danych. Nie jesteśmy w stanie tutaj uzyskać żadnego instrumentu prawnego, który wskazywałby na to, że została prawnie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych. Jednocześnie też niektóre podmioty, na przykład Wirtualna Polska, świadczy usługi dla przedsiębiorców, gdzie rzeczywiście zapisy regulaminu również odnoszą się do powierzenia przetwarzania danych. Wtedy rzeczywiście musimy te nasze prywatne konto założone na Wirtualnej Polsce przekształcić w takie konto biznesowe. Wtedy będzie można mówić o tym, że jest to poczta, która spełnia wymogi RODO. Oczywiście ktoś dodatkowo zadałby pytanie, czy w przypadku, kiedy zaszyfrujemy wiadomość przesłaną taką pocztą elektroniczną, mamy wtedy do czynienia z powierzeniem przetwarzania danych, czy też nie. Już parę lat temu ówczesny organ nadzorczy, czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wypowiedział się jednoznacznie, że jak najbardziej nawet przechowywanie danych osobowych w postaci zaszyfrowanej jest nadal przetwarzaniem danych osobowych. Zatem czy będziemy te dane przesyłać w postaci zaszyfrowanej, czy też nie? Nie możemy tego robić z darmowych kont poczty elektronicznej. Drugie pytanie. Za co została nałożona ostatnia kara w naszym kraju? Szanowni Państwo, ostatnia kara została nałożona na przedsiębiorcę, na firmę, na spółkę za to, że uniemożliwiała bądź też utrudniała wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ci z Państwa, którzy zapoznali się z Księgą Polityk, albo przynajmniej mają jeszcze w pamięci po ostatnim zapoznaniu się z nią, pamiętacie Państwo, wyraźnie jest tam zapis odnoszący się do procedur obowiązujących zgodnie z artykułami 17-22. Są wnioski dotyczące możliwości wystąpienia z takim, z żądaniem takiego prawa na mocy RODO. Każda osoba fizyczna, która do nas się zgłosi, a której dane osobowe przetwarzamy, ma prawo zgodnie z rozporządzeniem ogólnym złożyć jaki sobie wniosek tylko rzeczy z przysługujących jej praw na mocy RODO. Co nie oznacza oczywiście, że możemy zrealizować wszystkie prawa przysługujące osobie, której dane przetwarzamy na podstawie RODO. Rzeczywiście rozpatrzenie, który wniosek może zostać zrealizowany, jakie prawo w związku z tym może zostać zrealizowane przez osobę, której dane dotyczą, zależy od tego, w jakim kontekście te dane są przetwarzane. Jeżeli mamy do czynienia z newsletterem, czyli tak naprawdę z usługą świadczoną drogą elektronicznie, no to warto zwrócić uwagę na to, że jest to umowa. Zatem umowę się rozwiązuje. Skorzystanie z prawa chociażby do bycia zapomnianym mogłoby dotyczyć sytuacji, w której chcemy usunąć konto w jakimś sklepie internetowym.
Tak samo jak zakładamy konto i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wyrażamy, składamy oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, w taki sam sposób, w taki sam łatwy sposób powinniśmy móc takie konto usunąć. Bez dodatkowych czynności, bez dodatkowego wysyłania maila do obsługi sklepu, czy też do inspektora ochrony danych, jeżeli został wyznaczony w takim sklepie, powinno być to zgodnie z przepisami RODO. Równie proste i łatwe jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zatem nigdy nie możemy lekceważyć żadnego maila, który otrzymujemy od osoby, której dane dotyczą. Dlaczego przygotowaliśmy wnioski, czyli jakby uprościliśmy dla nas procedurę? Ze względu na to, że osoby, które występują do nas z różnego rodzaju roszczeniami, najczęściej nie są w stanie jednoznacznie określić, z jakiego prawa chcą skorzystać. Często bywa tak, że otrzymujemy maila na punkt kontaktowy, chociażby jak ostatnio, bodajże to jeszcze było wczoraj, chyba wieczorem, u jednego z naszych klientów: proszę o usunięcie mojego numeru telefonu komórkowego i adresu mailowego, ponieważ nie chcę dostawać od Was więcej maili ani SMS-ów. Tak mniej więcej brzmiała ta wiadomość. W związku z powyższym oceniamy, że to nie jest prawo, żądanie skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, bądź też ograniczenia prawa do przetwarzania, a jedynie tak naprawdę usunięcie tych danych z listy subskrybentów. I wydaje nam się, że tak to chyba byłoby najlepiej załatwić i też tak, w taką stronę ten wniosek zostanie zrealizowany. Jeżeli oczywiście osoba, której dane dotyczą, otrzyma od nas taką odpowiedź, że jej dane zostały usunięte z listy subskrybentów, będzie dalej niezadowolona, wówczas będziemy ustalali, o jakie dokładnie prawo tej osobie chodzi. Czy rzeczywiście prawo do bycia zapomnianym, czy też prawo do ograniczenia przetwarzania. Pytanie trzecie. Kto przygotowuje umowę powierzenia przetwarzania danych? Pamiętacie Państwo, w jednym z naszych wcześniejszych spotkań omawialiśmy umowę powierzenia przetwarzania danych, czy samą procedurę, czy instytucję przetwarzania danych na polecenie administratora danych. Dla nas najwygodniejszą sytuacją jest ta, w której to my, jako inspektor ochrony danych, przygotowujemy projekt umowy powierzenia przetwarzania danych, ponieważ te zapisy, które umieszczamy, są naprawdę najbezpieczniejsze z punktu widzenia administratora danych, dla którego przecież tą umowę przygotowujemy. Natomiast bardzo często zdarza się, że podmioty przetwarzające mają swoje wzory umów powierzenia przetwarzania danych i taką umowę nam w cudzysłowie podrzucają. Wtedy oczywiście my ją analizujemy i szukamy tam ewentualnie zapisów, które byłyby nie do końca zgodne albo bezpośrednio z brzmieniem rozporządzenia, albo z przepisami samego rozporządzenia ogólnego, czy też ustawy o ochronie danych osobowych. Często są to zapisy dotyczące kar umownych, często są to przepisy dotyczące ograniczenia możliwości przeprowadzenia inspekcji albo kontroli przez administratora danych osobowych w podmiocie przetwarzającym. Ostatnio mieliśmy do zaopiniowania taką umowę, która pozwalała administratorowi danych na przeprowadzenie kontroli jedynie raz w roku. Druga umowa, którą ostatnio opiniowaliśmy, opisywała, że termin kontroli może zostać oczywiście, kontrola może zostać przeprowadzona z 30-dniowym wcześniejszym terminem zgłoszenia chęci przeprowadzenia tejże kontroli. W przypadku, szanowni Państwo, kiedy mamy podejrzenie naruszenia przetwarzania danych, kiedy prowadzimy czynności wyjaśniające, w przypadku, kiedy takie naruszenie już miało miejsce, przeprowadzenie ewentualnie kontroli w podmiocie przetwarzającym, w którym możemy domniemywać, że doszło do naruszenia, a nie bezpośrednio u nas, jako u administratora danych, ten 30-dniowy termin albo kontrola raz w roku uniemożliwia nam zatem przeprowadzenie skutecznego postępowania wyjaśniającego, które mogłoby być wystarczające dla organu nadzorczego. Czyli to postępowanie prowadzone przez organ nadzorczy w przypadku zgłoszenia naruszenia w ciągu, pamiętajcie Państwo, 72 godzin jesteśmy zobowiązani do takiego zgłoszenia, byłoby niepełne, jeżeli nie jesteśmy w stanie dokonać właściwej inspekcji czy kontroli w podmiocie przetwarzającym. Zatem to ograniczenie, nie wynikające znikąd, tylko i wyłącznie, a może nazwijmy to ze złej woli podmiotu przetwarzającego, ogranicza prawa administratora danych, które
określa ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Oczywiście, bo też występujemy w roli podmiotu przetwarzającego. Nikt z nas jako podmiot przetwarzający, jako grupa współadministratorów, musimy być świadomi tego, że każdy zakład ubezpieczeń, dla którego jesteśmy podmiotem przetwarzającym, może do nas przyjechać na inspekcję czy kontrolę. W tym momencie oczywiście już tak na marginesie pamiętajcie Państwo o tym, żeby taką informację nam niezwłocznie przekazać, abyśmy mogli w tych czynnościach uczestniczyć w tej inspekcji czy też tej kontroli. Niemniej jednak nie możemy ograniczać się takiego prawa, nie możemy żadnemu z zakładów ubezpieczeń powiedzieć, że w tym roku to już limit został wyczerpany, także proszę przyjechać w 2020 i to najlepiej w drugiej połowie. Ponieważ byłoby to jakby całkowicie niezgodne z obowiązującymi przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dlatego wystrzegajmy się otrzymywania i podpisywania umów powierzenia przetwarzania danych, które dostajemy od podmiotów przetwarzających, dla których my oczywiście pełnimy funkcję administratora danych. W takiej sytuacji, kiedy współpracujemy z firmami, które z kolei mają tysiące klientów, na przykład firmy hostingowe, które świadczą nam usługi utrzymania serwerów www, serwerów pocztowych, te firmy rzeczywiście mają swoje standardowe umowy powierzenia przetwarzania danych, które są traktowane jako inne instrumenty prawne i są one umieszczone najczęściej na stronie internetowej w regulaminie, którego zatwierdzenie pozwala dopiero na założenie nam konta i świadczenie usługi. W tej sytuacji jest to jak najbardziej normalne, że podmiot przetwarzający stosuje swój regulamin, swoją umowę powierzenia przetwarzania danych, ponieważ przy dużej liczbie klientów nie byłby w stanie zapewnić właściwej realizacji różnych i różnorodnych zapisów występujących w tysiącach umów powierzenia przetwarzania danych. Dlatego jest wystandaryzowana umowa powierzenia przetwarzania danych i ona jest jak najbardziej dopuszczalna, ale nie oznacza to, że musimy się z nią zgadzać. Jeżeli nam któreś zapisy nie pasują, albo są to zapisy, które ograniczają nasze prawa wynikające z rozporządzenia ogólnego, jak najbardziej możemy szukać innego usługodawcy hostingowego, bądź też próbować walczyć z tymi zapisami, które nam nie odpowiadają. Chociaż tak jak mówię, jest to najprawdopodobniej walka z wiatrakami, a firma, która ma tysiące klientów, na pewno nie będzie zmieniała swoich zapisów w przypadku żądania choćby słusznego jednego tylko z nich. Woli takiego klienta stracić, aniżeli zmieniać dotychczasowe zapisy w regulaminie, o których musi przecież poinformować pozostałych swoich klientów. Kolejne pytanie. Jak często przeprowadzać analizę ryzyka przetwarzania danych osobowych? To pytanie pojawiło się zapewne po ostatniej informacji o dużej karze nałożonej na podmiot publiczny, o pierwszej karze nałożonej na podmiot publiczny i to w wysokości niemalże połowy maksymalnej wysokości możliwej do nałożenia kary. Pamiętacie Państwo, 40 tysięcy złotych w odniesieniu do 100 tysięcy możliwych na nałożenie na podmiot publiczny. Jednym z zarzutów, które kontrolujący stwierdzili przy wydawaniu decyzji administracyjnej o nałożeniu kary administracyjnej, było właśnie nieprzeprowadzenia, był brak analiz ryzyka w większości kontekstu przetwarzania danych osobowych. Otóż, Szanowni Państwo, analizę ryzyka przeprowadzamy w zasadzie permanentnie. W momencie, kiedy zauważamy jakiekolwiek ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych, którego z kolei wykaz tych potencjalnych czynników ryzyka znajduje się w załączniku do księgi polityk, jeżeli ktokolwiek z personelu zauważa takie ryzyko, taki czynnik ryzyka, który może się zmaterializować, powinien niezwłocznie o tym poinformować bezpośredniego przełożonego i inspektora ochrony danych. W tym momencie przeprowadzamy od razu analizę ryzyka. Często analizę ryzyka przeprowadzamy na podstawie chociażby takich informacji, które pojawiają się w mediach, dotyczących chociażby nałożonych kar na jakiegoś przedsiębiorcę, na jakiś podmiot. Rzeczywiście w tym momencie analizujemy, czy stosowane przez nas procedury, czy stosowane przez nas rozwiązania nie spowodowałyby ewentualnego nałożenia kary
za to samo, co spotkało ten podmiot. No, okazuje się, że w niektórych przypadkach, czy w większości przypadków nie ma takiego zagrożenia, ale są sytuacje, w których jakby nie dostrzegaliśmy takiego czynnika ryzyka, które spowodowało naruszenie u kogoś innego. Zatem wtedy analizujemy to ryzyko i rekomendujemy stosowne rozwiązania. Aby ułatwić ten proces analizy ryzyka, a jednocześnie pozwolić Państwu jako przedstawicielom administratora danych na weryfikowanie tych analiz ryzyka, a szczególnie w zakresie dotyczącym tego ryzyka rezydualnego, czyli tego ryzyka, które pozostaje po przeprowadzeniu wszelkich możliwych czynności mających na celu obniżenie tego ryzyka pierwotnego. Czasami w naszym przypadku wydaje nam się, że ryzyko jest większe, aniżeli jest w rzeczywistości. Patrząc na niektóre rzeczy z boku, widzimy to może trochę bardziej na wyrost, aniżeli Państwo będąc bezpośrednio na co dzień obsługując tym czynnikiem ryzyka. I wtedy rzeczywiście po to jest ten dostęp do aplikacji DPO i dostęp do wykazu analiz, aby bezpośrednio zweryfikować, czy też w jakimś określonym kontekście nasza ocena nie jest zbyt wysoka i nie należy ją w związku z tym ponownie przeanalizować i obniżyć. Także na to pytanie, jak często przeprowadzać analizę ryzyka, na pewno można odpowiedzieć tak często, jak jest to wymagane w zależności od tego, jakie konteksty podlegają tej analizie ryzyka. Jednym z kolejnych pytań będzie, z tego co pamiętam, porównanie oceny skutków dla przetwarzania danych osobowych i analiza ryzyka. I wtedy powiem Państwu, o co tak naprawdę toczy się wojna i jaki jest podział między tym tak sławetnym DPIA, a właśnie RA, czyli oceną skutków dla ochrony danych osobowych, jak i analizą ryzyka. Czyli przeprowadzamy analizę ryzyka tak często, jak to jest niezbędne. W aktualizacji systemu ochrony danych osobowych, w aktualizacji aplikacji DPO znajdziecie Państwo poza tym wykazem przeprowadzonych analiz ryzyka również druk analizy ryzyka, który można pobrać i taką analizę przeprowadzić sobie samodzielnie. Może to być element, szczególnie dla jednostek, które podlegają przepisom ustawy o finansach publicznych, czyli tym podmiotom, które zobowiązane są do prowadzenia kontroli zarządczej, może być to element służący do wprowadzenia ochrony danych osobowych do kontekstu tego obszaru kontroli zarządczej odpowiadającej właśnie za bezpieczeństwo przetwarzania danych. No, w naszym przypadku niestety nie prowadzimy kontroli zarządczej jako grupa ultraubezpieczenia, zatem jeżeli ktoś stwierdzi, że istnieje jakieś ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych, powinien właśnie taką analizę przeprowadzić na podstawie tego arkusza, który dostępny jest w aplikacji DPO i przesłać nam ten arkusz ryzyka. My go przeanalizujemy, wprowadzimy do systemu, ewentualnie już na etapie właśnie wprowadzenia możemy dokonać stosownej albo redukcji, albo też wręcz przeciwnie, podwyższeniu czy to prawdopodobieństwa, czy też skutku wystąpienia takiego ryzyka. O właśnie, czyli to pytanie było następne. Czym różni się ocena skutków dla ochrony danych od analizy ryzyka? Podział jest bardzo, bardzo prosty i wydawałoby się logiczny. Ocenę skutków dla ochrony danych przeprowadzamy, jeżeli chodzi o ewentualne negatywne skutki dla osób, których dane dotyczą, w kontekście procesów przetwarzania danych osobowych, które zostały zidentyfikowane i występują w grupie ultraubezpieczenia. Natomiast sama analiza ryzyka dotyczy zasobów, które posiadamy i procesów, które dotyczą tak naprawdę nie tyle samego przetwarzania danych osobowych, ale pozostałych procesów dotyczących funkcjonowania firmy. Zatem, jeżeli mamy sytuację dotyczącą na przykład kradzieży laptopa używanego przez agenta poza biurem, w tym momencie mówimy o analizie ryzyka. Natomiast ocena skutków może się odnosić na przykład do procesu rekrutacji i ewentualnie do
niezbyt przejrzystego, niezbyt transparentnego procesu rekrutacji prowadzonego przez przedsiębiorcę. W tym wypadku skasowanie, usunięcie, odrzucenie niechcianych CV czy też ofert pracy będzie stanowiło naruszenie praw i wolności osób, których dane dotyczą, w kontekście oceny skutków dla ochrony danych osobowych, a nie będzie podlegało to analizie ryzyka. Takie proste jakby prosty podział. Natomiast po pewnym czasie na pewno Państwo, oczywiście czytając te wykazy, które są dostępne w aplikacji, zauważycie Państwo tą różnicę i jakoś ona się Państwu utrwali. Niemniej jednak zawsze, jeżeli jest jakikolwiek problem dotyczący możliwości wystąpienia naruszenia, nie musicie się Państwo zastanawiać, czy należy przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych, czy też analizę ryzyka, tylko ten czynnik ryzyka, to potencjalne zagrożenie należy zgłosić bezpośrednio do nas, a my zajmiemy się już całą resztą, a to już my będziemy jakby zastanawiać się, czy to jest jeszcze DPIA, czy to jest to już RA. Kolejne pytanie, Szanowni Państwo, czy za naruszenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych odpowiada podmiot przetwarzający? Oczywiście, jak najbardziej. Tak? Bezpośrednio wynika to z artykułu 28 ust. 3 RODO. Natomiast, co ciekawe jest, w przypadku naruszenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, czyli w momencie, kiedy otrzymaliśmy dane osobowe od administratora danych, czyli pełnimy tą funkcję podmiotu przetwarzającego i dojdzie do naruszenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, to zgodnie z przepisami zarówno rozporządzenia ogólnego, jak i zapisów szczególnych ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie tych danych osobowych, które uległy naruszeniu, będziemy odpowiadać za nie jak administrator danych. To jest takiego pewnego rodzaju ułatwienie dla relacji podmiot przetwarzający, a administrator danych, tak żeby administrator danych nie musiał odpowiadać bezpośrednio, zgodnie z brzmieniem przepisów RODO, na ewentualne zarzuty dotyczące naruszenia, które miało miejsce hen gdzieś tam w podmiocie przetwarzającym. Jest to swoiste też jakby wzmocnienie pozycji podmiotu przetwarzającego, który musi wiedzieć, musi mieć tą świadomość, że jeżeli otrzymuje dane osobowe, czyli przetwarza je na polecenie administratora danych osobowych, to musi je rzeczywiście zabezpieczyć i musi dbać o nie tak, jakby to były jego własne dane osobowe, czyli tak, jakby był administratorem danych. Zatem ta odpowiedzialność spoczywająca na podmiocie przetwarzającym, no w zależności od tego oczywiście, jaką formę naruszenie przyjęłoby, może skutkować nałożeniem kary administracyjnej w wysokości określonej zarówno w przepisach rozporządzenia ogólnego, jak i ustawy. Kolejne pytanie. Dlaczego należy nadać upoważnienie do przetwarzania danych, mimo że pracownik posiada zakres obowiązków, czy też zakres czynności? Proszę Państwa, sama nazwa jakby tutaj wskazuje. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych jest zalegalizowaniem polecenia administratora danych na przetwarzanie danych osobowych przez konkretną osobę. Co wyraźnie znowu znajduje odniesienie w artykule 29 i 32 ustęp 4 rozporządzenia ogólnego. Natomiast sam zakres czynności czy zakres obowiązków dotyczy zadań, które wykonuje pracownik. Z zadań tych nie wynika bezpośrednio, do jakich danych osobowych ma dostęp i jaki zakres tego przetwarzania jest mu przypisany na tym stanowisku. Dlatego też musimy rzeczywiście to upoważnienie nadawać odrębnie. Są sytuacje, jak Państwo doskonale wiecie, że stosujemy w niektórych przypadkach, przy niektórych stanowiskach wystandaryzowane upoważnienia. Jak najbardziej jest to logiczne w momencie, kiedy wiemy, że dane stanowisko będzie przetwarzało tylko te dane osobowe w takim to a takim zakresie. I wtedy możemy jak najbardziej zautomatyzować ten proces nadawania upoważnień i będzie to adekwatne do zakresu czynności, to jest zakresu obowiązków, które posiada dany pracownik. W innych sytuacjach, kiedy nie ma takiej standaryzacji, rzeczywiście będziemy musieli indywidualnie nadawać takie upoważnienia. Przy czym te upoważnienia mogą się różnić ze względu na dodatkowe funkcje, które pełni nasz pracownik. Czasami się zdarza, że
mamy fundusz, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i osoba, która pracuje na zwykłym szeregowym stanowisku, a tych stanowisk powiedzmy jest wiele w danej firmie, dodatkowo jest członkiem takiej komisji, w cudzysłowie, socjalnej. Oczywiście w tym momencie już zakres nadanego upoważnienia będzie szerszy, ponieważ będzie odnosił się również do tego procesu związanego z funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Kolejne pytanie. O, właśnie, to jest to pytanie, które, szanowni Państwo, na które czekałem, staram się zawsze znaleźć odpowiedź na każde postawione przez Państwa pytanie. Nie wiem dlaczego, ale akurat otrzymałem pytanie, gdzie jest Nemo? Proszę Państwa, na to pytanie nie jestem Państwu w stanie bezpośrednio odpowiedzieć. Myślę, że dopiero po konsultacjach z Doris będziemy mogli, może w czasie następnego śniadania wtorkowego, będziemy mogli udzielić odpowiedź na to pytanie. Ale jeżeli już mamy takie pytanie, gdzie jest Nemo, no to znowu jest jakby mnóstwo pytań wiążących się z samym tym pytaniem. Kim jest Nemo? Czy przysługuje mu podmiotowe prawo do ochrony danych osobowych na mocy rozporządzenia ogólnego? Czy osoba, która pyta, jest upoważniona do otrzymania takiej informacji? Czyli moglibyśmy takie proste pytanie rzeczywiście próbować rozłożyć na części pierwsze i rzeczywiście udzielić takiej odpowiedzi. Ale obiecuję przed najbliższy tydzień szukać Nemo. Jeżeli go znajdę, to Państwu oczywiście odpowiem, gdzie jest Nemo. Kolejne pytanie, pytanie dziewiąte. Czy należy szyfrować pocztę e-mail? Oczywiście. Jak najbardziej należy szyfrować pocztę e-mail, to znaczy używać protokołów i używać agentów pocztowych, czyli programów służących do obsługi poczty elektronicznej, które umożliwiają korzystanie z szyfrowanych form przesyłania danych osobowych. Niemniej jednak nie oznacza to, że musimy na przykład jakiś dokument, który zawiera dane osobowe, zaszyfrować i przesłać do odbiorcy, który dopiero będzie posiadał klucz do odszyfrowania. Nie zawsze jest to niezbędne, nie zawsze jest to obowiązek spoczywający na nas, czyli na nadawcy poczty e-mail. Jeżeli wysyłamy pocztę na skrzynkę ogólną, załóżmy mamy biuro rachunkowe, które nas obsługuje i wysyłamy listę płac. Albo inaczej, biuro rachunkowe, które nas obsługuje, przygotowało dla naszych pracowników listę płac, ale zgodnie z umową ta lista płac ma być przesyłana na skrzynkę ogólną, na przykład biuro, małpa i nazwa firmy. Nie wiemy, czy osoba obsługująca tą skrzynkę ogólną, czyli nazwijmy to sekretariat, ma upoważnienie do przetwarzania danych osobowych związanych właśnie z płacami, czyli czy ma dostęp do listy płac. Raczej tak, ponieważ lista płac trafi do podpisu szefa za pośrednictwem sekretariatu, jeżeli tak mamy wdrożony normatyw kancelaryjny. Raczej nigdy nie zdarza się inaczej. Ale załóżmy sytuację, że nasza sekretarka nie ma dostępu do informacji, nazwijmy to, płacowych. Zatem sytuacja biura rachunkowego, procedura biura rachunkowego powinna jak najbardziej mówić o tym, że szyfrujemy załączoną listę płac, natomiast już nasza księgowość, nasze finanse powinny dysponować kodem pozwalającym na odszyfrowanie tej wiadomości mailowej, czyli tego załącznika, czyli tej listy płac. Sekretariat zarejestruje sobie taką pocztę e-mail, stwierdzi, że w tym temacie jest lista płac, więc odnotuje, że ta lista płac przyszła, została odebrana i prześle ją do głównego księgowego, czy do osoby, która zajmuje się tą księgowością u nas w firmie. I w tym momencie rzeczywiście szyfrowanie miałoby sens. Jednak prostszym rozwiązaniem i logiczniejszym jakby z punktu widzenia codzienności będzie nadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych osobie w sekretariacie, tak aby miała dostęp do tej listy płac, żeby mogła ją zweryfikować. Także tutaj, szanowni Państwo, za każdym razem musimy jakby analizować sytuację i procedurę, która pozwalałaby nam na uniknięcie dodatkowego, bądź co bądź no, utrudniającego nam codzienne życie procesu szyfrowania. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy całkowicie rezygnować z szyfrowania i wszystkich dookoła upoważnień do przetwarzania danych osobowych, bo też nie tędy droga. Tu nie chodzi o to, żebyśmy jakby całkowicie eliminowali zapisy wytyczne czy brzmienie normy określone w artykule 32 RODO, które przecież rzeczywiście mówi o szyfrowaniu danych osobowych. Kolejne pytanie, pytanie 10. Czy nagranie monitoringu można przekazać osobie,
której wizerunek zawiera nagranie. No dzisiaj a propos monitoringu od rana słuchałem pana doktora Karskiego, który opowiadał o monitoringu, a w zasadzie o monitorowaniu opiekunek dzieci, które wynajmujemy, z którymi zawieramy jakąś umowę. No i chcemy zobaczyć, czy rzeczywiście te opiekunki, ci opiekunowie właściwie zajmują się naszymi pociechami, czy też nie przeszukują naszego mieszkania, nie dokonują drobnych kradzieży, bądź też, nie daj Boże, oczywiście jeszcze znęcają się nad naszym dzieckiem. Ale to jest jakby inny kontekst i tutaj nie chciałbym Państwa w to mieszać. Gdyby ktoś z Państwa stosował takie metody i taki monitoring budził jego wątpliwość, to oczywiście proszę o kontakt, jak najbardziej odpowiem Państwu na to pytanie. Wracając do pytania 10, czy nagranie monitoringu można przekazać osobie, której wizerunek zawiera nagranie? Tak, jak najbardziej można takie nagranie monitoringu przekazać, ale tylko w zakresie, w którym na tym zapisie monitoringu będzie ta osoba. Jeżeli będą na tym nagraniu wizerunki innych osób fizycznych, na chociażby naszych pracowników, to już takiego nagrania przekazać nie możemy. Dlaczego? Ponieważ zgodnie z przepisami RODO prawo osoby dostępu do danych osobowych, czyli prawo do dostępu do wizerunku, który został zarejestrowany za pomocą monitoringu wizyjnego, przysługuje osobie, której dane dotyczą, czyli wnioskodawcy, czyli tej osobie, która chciałaby to nagranie. Ale już ta osoba, która życzy sobie tego nagrania, nie ma prawa, nie ma żadnej innej przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku innych osób, które znalazły się na nagraniu. Ta sytuacja często zdarzała się w szkołach. No, jak Państwo wiecie, w szkołach jest monitoring i czasami dzieciaki się pobiją, a to o batona, a to o kanapkę, a to o piciu, albo nie wiadomo jeszcze o co, albo o przekonania może jakieś. Często wtedy rodzice żądają takiego nagrania i niestety bywa tak, że dyrekcja takie nagranie przekazuje. Potem się okazuje, że na tym nagraniu widać nie tylko incydent dotyczący tych dzieciaków, ale jeszcze widać coś więcej, kogoś jeszcze, ktoś jeszcze z kimś się pobił, może ktoś jeszcze komuś zabrał kanapkę, czyli jakby widać o wiele więcej, aniżeli chcielibyśmy tak naprawdę i chcielibyśmy i możemy zgodnie z prawem pokazać osobie, której dane dotyczą. Także z założenia, Szanowni Państwo, nie możemy przekazywać takiego monitoringu tylko i wyłącznie ze względu na widzimisię osoby, która znalazła się na tym nagraniu. Za każdym razem musimy jakby analizować zakres wniosku i oczywiście, gdyby taki wniosek wpływał, to również przypominamy, że do tego jesteśmy, aby Państwu w takich sytuacjach pomagać. Natomiast w sytuacji, kiedy zgłosi się do nas organ ścigania, prowadzący jakieś postępowanie wyjaśniające dotyczące zdarzenia, chociażby sławetne parkingi, mamy monitoring na parkingu, okazało się, że ktoś cofając się przetarł komuś albo zniszczył lusterko, wtedy czy to policji, czy to prokuraturze jak najbardziej możemy przekazać zapis monitoringu bez względu na to, jak wiele osób znajdzie się na tym nagraniu, ponieważ te osoby korzystają z innej przesłanki, z przesłanki ustawowej, której my jako przedsiębiorcy jesteśmy zobowiązani do przekazania wszelkich informacji mających na celu ułatwienie prowadzonego postępowania. Zatem przekazujemy takie nagranie. Jeżeli odmówimy, jeżeli będziemy utrudniali, może spotkać nas nic innego jak konfiskata sprzętu służącego do rejestracji tego monitoringu, czyli tak naprawdę te organy mogłyby w konsekwencji zabrać nam rejestrator. A wtedy wiadomo, że tracimy znowu jakby sens stosowanego monitoringu, bo jeżeli nie będziemy w stanie nagrywać obszaru monitorowanego, no to wtedy wszelkie zdarzenia, które będą miały miejsce, nie zostaną zarejestrowane, a przecież stosujemy monitoring dla bezpieczeństwa naszych pracowników i bezpieczeństwa, mówiąc najprościej, naszej firmy. Kolejne pytanie, jak zabezpieczyć dokumenty papierowe? Pytanie bardzo ogólne, Szanowni Państwo. Jeżeli chcemy zabezpieczyć dokumenty papierowe, to przed czym? No, powiedzmy przed spaleniem, przed utopieniem, przed zalaniem, przed kradzieżą. Proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie nieszczęścia, które wymieniłem, to jest nic innego jak naruszenie ochrony danych osobowych, chociażby w postaci zniszczenia albo utraty. A utraty, jeżeli ktoś nam zabierze, to i być może bezprawnego ujawnienia. Także jeżeli mówimy o takim zabezpieczeniu, to ono tak naprawdę będzie zabezpieczeniem czysto fizycznym.
czyli w sytuacji, kiedy istnieje potencjalne ryzyko zalania, czyli mamy nasze biuro albo gdzieś powiedzmy w piwnicach, albo gdzieś w jakiejś depresji, gdzie rzeczywiście zdarzają się powodzie i podtapiane jest to biuro do wysokości powiedzmy pół metra, a my akurat dokumenty przechowujemy niżej aniżeli te pół metra, no to najprostszym rozwiązaniem będzie przechowywanie je na wyższej kondygnacji albo pod sufitem gdzieś na jakiejś półce. To jest oczywiście takie najprostsze rozwiązanie, ale jeżeli chodzi o pożar, no to tutaj niestety są tak incydentalne sytuacje, że nie jesteśmy w stanie jakby przewidzieć wszystkich możliwych powodów wystąpienia pożaru. Zarówno może być to celowe podpalenie, jak i może to być zwarcie w instalacji. O ile przed każdym pożarem może nas, o każdym pożarze może nas poinformować czujnik KP POŻ, no to może warto byłoby zastanowić się, czy nie jest dobrze podpiąć taką czujnikę PPOŚ pod system alarmowy, który może być wpięty przecież do firmy zewnętrznej, która obsługuje naszą centralę alarmową. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość ewentualnej kradzieży dokumentu, no to pamiętajmy o procedurach i zasadach określonych w księdze polityk. Zasada czystego biurka powinna nas zmotywować do tego, aby dokumenty zawierające dane osobowe, które nie są nam potrzebne do bezpośredniej pracy, do bieżącej pracy, powinniśmy chować w szafkach, które są choćby zamykane na klucz. Nie jest to oczywiście obowiązek. Jeżeli mamy biuro, w którym zawsze ktoś jest z pracowników, z osób upoważnionych, który czuwa nad bezpieczeństwem tych dokumentów papierowych, to te szafki mogłyby być naprawdę niezamykane. Bo jeżeli będziemy obserwowali wszystkich klientów, no to zauważymy, że któryś nam w dziwny sposób zaczyna gmerać w szafie z dokumentami. Natomiast jeżeli będzie to sytuacja, w której przyjdzie jakiś napastnik i zażąda kategorycznie, celując do nas z broni palnej, zażąda od nas wydania dokumentu, jakiejś polisy, kopii polisy, albo akt osobowych oczywiście, bo też możemy takowe przechowywać w biurze, zażąda od nas wydania akt osobowych, to je wydamy. No przecież nikt nie będzie ryzykował życia, tylko i wyłącznie dla ochrony danych osobowych. Natomiast oczywiście będziemy mieli do czynienia z naruszeniem, ale będzie to naruszenie spowodowane czynem zabronionym, czynem karalnym, a więc też nasza tu wina będzie znikoma, czy też żadna. Dlatego też zabezpieczamy dokumenty papierowe i w ogóle zabezpieczenie dokumentów papierowych jest o wiele prostsze, aniżeli zabezpieczenie systemów informatycznych. No, ze względu oczywiście na mnogość procedur i mnogość systemów, baz danych, tabel, które obsługują nasze dane osobowe w postaci cyfrowej. Ale od tego jest oczywiście administrator systemu informatycznego, żeby nam w tym pomóc. Natomiast dokumenty papierowe pilnować musimy sami. Kolejne pytanie. Czy prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uprzedza o kontroli? Z założenia, Szanowni Państwo, musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kontrola prowadzona przez Urząd Ochrony Danych Osobowych nie jest kontrolą, o której mowa w innych przepisach dotyczących kontroli przedsiębiorcy. Także tam jest wyraźnie wskazany termin dotyczący przeprowadzenia kontroli i właściwego trybu i procedur dotyczących wcześniejszego poinformowania kontrolowanego o terminie przeprowadzenia kontroli. Natomiast jeżeli chodzi o kontrolę prowadzoną przez organ nadzorczy w trybie rozporządzenia, a szczegółowo określonym w ustawie o ochronie danych osobowych, nie ma takiego obowiązku. Natomiast w dotychczasowej praktyce Urząd Ochrony Danych Osobowych uprzedza o swojej kontroli. Uprzedza 7 dni przed terminem planowanej kontroli o tym, że zjawią się kontrolujący. Nie oznacza to sytuacji, w której będziemy mieli do czynienia ze bardzo spektakularnym naruszeniem ochrony danych osobowych, z bardzo medialnym. To rzeczywiście wtedy Urząd Ochrony Danych Osobowych nie będzie czekał, tylko niezwłocznie wyśle kontrolujących do nas na miejsce. Także nie możemy zawsze liczyć na to, że zostaniemy uprzedzeni. Często też bywa tak, że w przypadku, kiedy sami zgłosimy naruszenie w tym trybie określonym, w 72-godzinnym określonym w rozporządzeniu ogólnym, musimy mieć świadomość również tego, że no,
należy się spodziewać kontroli. Jeżeli rzeczywiście naruszenie miało miejsce, jest spektakularne, jest duże, jest takie bardzo dotkliwe dla osób, których dane dotyczy, których dane zostały, czy podlegały naruszeniu, wtedy rzeczywiście możemy spodziewać się, że kontrolujący przyjadą również bez zapowiedzi. Chociaż powiem Państwu szczerze, mieliśmy jedną taką sytuację, w której doszły nas słuchy, że kontrolujący poinformowali telefonicznie inspektora ochrony danych o swojej wizycie. Też ze względu między innymi na to, że to zaprzyjaźniona z nami firma, kancelaria prawna, która świadczy takie usługi, po prostu kontrolujący, rozumiejąc taką sytuację, chcieli, żeby ktoś z kancelarii, czy to bezpośrednio inspektor ochrony danych, czy osoba upoważniona przez administratora danych do uczestniczenia w kontroli, była na miejscu. Zatem raczej można powiedzieć, że w większości przypadków prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uprzedzał kontroli, natomiast może oczywiście zdarzyć się sytuacja, że nie, że zostaniemy postawieni przed faktem dokonanym. Kolejne pytanie, czy muszą poddać się audytowi administratora danych, który powierzył mi dane? Tak, Szanowni Państwo, musimy poddawać się kontrolom i inspekcjom, a co ciekawsze, w niektórych sytuacjach również je inicjować, czyli przyczyniać się do nich. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe, w dużą ilość danych osobowych i mamy pewnego rodzaju wątpliwości, to takim pierwszym podmiotem, z którym powinniśmy dyskutować o tych problemach, o tych naszych wątpliwościach, będzie administrator danych. A w kolejnym punkcie dopiero możemy jakby skorzystać również z naszego upoważnienia konsultacji z organem nadzorczym, czyli z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Natomiast zawsze musimy poddać się audytowi administratora danych albo kontroli, inspekcji, jakkolwiek to jeszcze możemy nazwać. Przy czym oczywiście administrator danych, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań przed tym, na pewno nas wcześniej o tym poinformuje. Wiadomo, że my, będąc w tej samej sytuacji, również nie wyślemy naszego inspektora ochrony danych, czyli mnie, gdzieś na kontrolę w świat bez wcześniejszego zapowiedzenia się. No oczywiście ja już sam pewnie bym to zrobił z własnej inicjatywy, czyli zadzwonił do podmiotu przetwarzającego, aby dowiedzieć się, kiedy najwygodniej byłoby, aby mógł przyjechać, w których godzinach i do kogo mam się zgłosić. Jest to oczywiście wtedy ułatwienie prowadzonej czynności, czy podczas inspekcji, czy podczas audytu. Natomiast oczywiście robić tego nie trzeba, więc można, mając jakieś podejrzenia, czy też duże prawdopodobieństwo ewentualnego naruszenia, czy naruszeń, które dopuszcza się podmiot przetwarzający, możemy oczywiście zrobić taki w cudzysłowie nalot bez wcześniejszego zapowiedzenia się. Oczywiście podmiot przetwarzający nie może uchylić się od takiej inspekcji czy takiego audytu. Nie może odmówić nam tego prawa, które bezpośrednio wynika z RODO. Niemniej jednak warto wspomnieć, że taki zapis o tych audytach, o tych inspekcjach powinien znaleźć się w umowie powierzenia przetwarzania danych. I w sytuacji, w której ewidentnie podpiszemy umowę, która pozwala nam na przeprowadzenie takiej inspekcji czy też audytu raz w roku, i już wykorzystamy taki audyt raz w roku, to oczywiście wtedy podmiot przetwarzający na pewno nas nie wpuści do siebie. Twierdzą, że przecież taką umowę podpisaliśmy i powinniśmy zgodnie z zasadą pacta sunt servanda taką umowę przestrzegać. Niemniej jednak oczywiście możemy się wtedy sądzić, kłócić, może mediować w tym temacie, że rzeczywiście umowa została zawarta z naruszeniem przysługujących nam praw. Zatem tak czy siak nie możemy udawać, Szanowni Państwo, że powierzone nam do przetwarzania dane osobowe nie pozostają bez nadzoru. Pytanie 14. Do czego należy upoważniać praktykantów? Praktykanci, wolontariusze, stażyści, osoby współpracujące, które nie mają jakby ewidentnego stanowiska, które zostało zarezerwowane dla pracowników zgodnie z kodeksem pracy, jak najbardziej należy upoważniać do takich danych, do takich zbiorów, do takich procesów przetwarzania, które są niezbędne do właściwego realizowania czy też programu praktyki, czy też pracy jako wolontariusz, czy stażysta, czy też jako współpracownik. Nie ma tu najmniejszych ograniczeń, jeżeli chodzi o dostęp do tych danych, natomiast trzeba je odpowiednio jakby
wskazać na wniosku o nadaniu upoważnienia. Różne mamy sytuacje, różne mamy przypadki, kiedy osoby, które nie są związane z nami bezpośrednio umową o pracę, czy też inną umową cywilnoprawną, będą przetwarzać na nasze polecenie dane osobowe, ale znowu wracamy do artykułu 29 w związku z artykułem 32 ustęp 4, które mówią o tym, że dane osobowe osoba fizyczna przetwarza na polecenie administratora danych. I tutaj jak najbardziej tym poleceniem będzie upoważnienie. Zatem jeżeli mamy praktykanta, który będzie tylko odbierać telefony, no to tak naprawdę o wszystkim te telefony mogą być, tak? No bo mogą dotyczyć różnych spraw. Zatem to upoważnienie powinno być dosyć szerokie, ale tylko tak naprawdę w zakresie odczytu, zbierania tych danych. Jeżeli będziemy mieli praktykanta, który będzie nam porządkował kopię polis, no to w tym wypadku można tylko wąsko nadać upoważnienie do odczytu dla tego procesu kopię polis, czy też polisy ubezpieczeniowe. I w tym kontekście odczyt będzie oznaczał również porządkowanie, segregowanie i tak dalej, i tak dalej. Także w tym wąskim zakresie można byłoby to upoważnienie dla praktykanta nadać. Pytanie 15. Czy mogą przetwarzać dane osobowe zebrane przed wejściem w życie RODO? Tak, szanowni państwo, jak najbardziej, jeżeli nadal posiadamy przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych, która pozwala nam na to przetwarzanie. Jeżeli zawarliśmy z kimś umowę i na podstawie umowy przetwarzamy dane osobowe, to jeżeli ta umowa nadal obowiązuje, to nadal zgodnie z RODO możemy te dane przetwarzać. Jeżeli odebraliśmy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to nadal możemy te dane przetwarzać na podstawie tej zgody, o ile ta zgoda jest pod rządami obecnego RODO, obecnego rozporządzenia ogólnego, zgodna z prawem. Oczywiście, jeżeli chodzi o samo odbieranie zgód, trochę się zmieniło i doszedł chociażby obowiązek informacyjny, to tak naprawdę większość zgód na przetwarzanie danych osobowych powinniśmy ponownie przeanalizować, czy przysługuje nam jeszcze prawo do ich przetwarzania, czy mamy jakąkolwiek przesłankę legalności przetwarzania. Niemniej jednak najprościej, jakby mówiąc, w przypadku wątpliwości, zawsze możemy wystąpić, jeżeli mamy na przykład dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu mailowego, możemy wystąpić mailowo, drogą elektroniczną, z informacją o tym, że w związku z rozpoczęciem obowiązywania RODO, no, półtora roku temu, ale zawsze, informujemy o tym, że przetwarzamy dane osobowe w takim to a takim celu, że dane będą przetwarzane przez taki to a taki okres czas i tak dalej, i tak dalej. Czyli te wszystkie informacje, które są wymagane artykułem 13, przesyłamy tej osobie, jednocześnie informując ją o przecież przysługujących prawach, zatem również prawa do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody. Jeżeli takie cofnięcie zgody, taki sprzeciw wobec przetwarzania otrzymamy, wówczas oczywiście powinniśmy się do niego ustosunkować, odnieść i usunąć te dane. Natomiast jeżeli nie otrzymamy takiej informacji, możemy domniemywać, że wyrażona nam jeszcze przed rozpoczęciem obowiązywania RODO zgoda jest nadal obowiązująca i nadal zgodna z prawem. Kolejne pytanie, ostatnie w dniu dzisiejszym. Czy muszę prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania? Tak, szanowni państwo, bezpośrednio to wynika z artykułu 30 ust. 2 RODO, które mówi o tym, że podmiot przetwarzający prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania na polecenie administratora danych osobowych. I oczywiście taki rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dla grupy Ultra został założony i jest prowadzony, ponieważ my też otrzymujemy jako grupa Ultra dane osobowe, czy możemy otrzymywać, czy otrzymujemy od naszych zakładów ubezpieczeń, od naszych towarzystw ubezpieczeń. I w tym momencie jesteśmy podmiotem przetwarzającym dla nich. A zatem rzeczywiście taki rejestr czynności, wszystkich kategorii czynności przetwarzania musimy prowadzić. W przypadku, kiedy jesteśmy administratorem danych osobowych, musimy również prowadzić rejestr czynności przetwarzania. Są co prawda w artykule 30 ust. 1 pewne przesłanki, które by wskazywały na sytuację obligatoryjnego prowadzenia rejestru czynności przetwarzania
chociażby zatrudnianie więcej niż 250 pracowników, ale chyba że, no i rzeczywiście no warto o tym wspomina się, chyba że są przetwarzane szczególne kategorie danych, a w naszym przypadku, jeżeli chodzi o grupę ultraubezpieczenia, to oczywiście szczególne kategorie danych jak najbardziej przetwarzamy. Zatem jakby dodatkowo odpowiadając na pytanie, również prowadzimy dla grupy ultraubezpieczenia rejestr czynności przetwarzania. Także oba rejestry są prowadzone w wersji elektronicznej, do których dostęp ma oczywiście najwyższe kierownictwo oraz organ nadzorczy w przypadku, kiedy wystąpi z wnioskiem o przekazanie mu takiego rejestru. I na dzień dzisiejszy to, szanowni Państwo, wszystko. Odpowiedzieliśmy, no myślę, że na połowę z pytań, które do nas wpłynęły, takich właśnie fajnych, krótkich pytań, na które staram się udzielać takich prostych i mam nadzieję dla Państwa satysfakcjonujących odpowiedzi. Prosimy w dalszym ciągu o przesyłanie kolejnych pytań. Na dzisiaj bardzo Państwu dziękuję, życzę miłego dnia i do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.